środa. Zaraz tam będę podjeżdżał. Te 8 palet. Tutaj teraz tego Holendra zodowali. I tego. I zaraz będzie moja kolej. Wczoraj na A3 był ształ. Duży ształ. Więc byłem zmuszony 100 km od celu nocować. Widzicie, co tam się stało? Stało się wypadek był najprościej mówiąc, udział wzięły, z tego co wiem, 3 pojazdy, autobus, bus, jakiś tam blaszak albo plandeka, nie wiem, bo to nie do końca, kurde, jeden mówił tak, drugi tak. I jakiś jeszcze trzeci pojazd, makabra ogólnie. Raczej śmiertelny nie był, bo tam puszczali lewym pasem, ale to szło jak krew z nosa, nie? To było w kilometrach. Dobra, teraz tutaj się muszę cofnąć. Taka misja, że ja, że jeżdżę bez boku, znaczy tutaj przyjechałem bez boku, bo mi się ta rozpieprzyła. Czekaj, jak jestem tak, no dobrze, to tak, z prawej strony bardziej. Muszę podjechać, bo musi mi to bokiem wyjąć jakoś. Później wam pokażę, o co chodzi z tym bokiem. Widzicie, to odpadło. Na długo będę te chłopaki śmieci ładują, no? Niektórzy oczywiście. Ja jestem po pierwszym załadunku. Jadę na drugi. Zaraz i tak mam od 16, jest dopiero 12:30, po maszynę jadę. Tutaj załadowałem 3 małe paletki. Mianowicie. No i tak to wygląda. Za dunką 24 km. Samoloty latają, ale gówno widać, bo jest pochmurno, tak troszkę. Jo. Ogólnie to mam się zamienić na auta, bo jak mówiłem, tatami się odpieprzyło, nie? Widzicie. O, to są, tutaj są te palety właśnie, co ja ładowałem, te 3 małe. Hej, hej, szybkie info. Jestem na firmie, nie? Tutaj załadunek od 16. Właśnie można sobie czasami przyjechać. Ja wszystko powiem, tylko niech mi pan nie robi. To jest dobre. No, przyjechałem sobie wcześniej, no ale niestety nie załadują. Bo jestem przygotowany towar. Tylko
co zrobisz? Ale sobie tutaj kulturalnie stoję i... Kulturalnie sobie stoję. Jest tu jakiś cwaniak? Nie ma żadnego cwaniaka. Dodaj to taka. Ja jestem cwaniak. Cwaniak i wypierdalaj stąd dalej już. No. I słuchaj, i słuchaj, i... No muszę czekać do 16, nie? 2,5 godziny. Ale obiad zjem zara. Jak tak, to przepraszamy. Obiad zaraz zjem i czapkę na uszy. Ale go leje! Dzisiaj wszędzie ształy. Długo do... Znaczy... Nie, długo. Ej, motherfucker. A będziemy przez kolonię też tutaj przejeżdżać w motherfucka. Nic tutaj nie wygląda. I koło kolonii będziemy się zmieniać autami. Na trójce gdzieś tam stanę i on podjedzie. Stamtąd będę miał jakieś 580-90 km. To już jest 20 po 17, więc późno dzisiaj skończę. Dzisiaj późno skończymy niestety, znaczy skończy, no ja. Dupa zbita. Patrzcie, tutaj kolejka jest, ty. Już tędy jechałem, to to właśnie trochę chodziło. Widzicie? Flaga Coca-Coli i jazda. Dobre. Oh man. Takim polu. To jest to auto, co się właśnie zamieniłem. Jak nie wiem, jeżeli nie wszyscy wiedzą i widzieli tego szkodnika. Renóweczkę. Ah, motherfucker. No nic, kurde. Nie ma dla mnie ładunku na razie. Jest dupa tutaj. Jestem koło Czechy, Słowacja, Austria. Tu w rogu tak, kurde. Tak, no takim czymś stoi. Pospałem, to zaraz śniadanie, obiad. Mam nadzieję, że mnie stąd wyciągną gdzieś, kurde. Ani tu internet nie działa, ani nic. Wbijam tu, bo patrzcie, deszcz no, pada. To jest, kurde, pyk stoliczek. Czego tu byłoby najlepiej, że tutaj. O, patrzcie. Fotel? Stół. Fotel? Stół. To jest. Tak powinno być właśnie, kurde. Jest miejsce na wszystko. Pyk, tutaj jeszcze w tych fotelach są te. No, że można tam powsadzać rzeczy. No, Renówka to przemyślane auto. Mało koni, bo 150 tutaj jest. Ale jest zajebiście, zajebiście. Lubię ją jeździć. Teraz jakoś rzadko, na razie tamtym ciągle jeździłem. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj widzicie, nie? Pyk.
9 stopni. I tyle, dobra, ja robię jedzenie, bo normalnie jestem głodny. Tak zegary wyglądają, jakby ktoś jeszcze też nie widział. Siemanoczko, ponownie mobileczki, kurde, jedziemy. Jedziemy pracować. Policzki blade. Wiecie, jedziemy pracować. Zamknij oczy, śpi. Śni czy śpi? Dobra. Godzina 14:19. Oj, przepraszam, przepraszam. 14. Aha, źle. Aha, u mnie źle chodzi. No, ale 19 po prostu. Radio. Zęby. Wymyć, nie? Akurat zjadłem i przyszedł SMS. Oj, guten Tag. Będziemy ładować 7 europalów do wymiany. Osiem. I co? Wypiszemy karteczkę szybko. Rampę. Czy pod rampę? Takie. Nie wiem, czy to rampa. No rampa. Taka jak tu. Taki spadek, taki stopień. Ale nie ma problemu. Ja, dobra. Just moment. Muszę iść. Proszę. Ile właśnie zjechał. Tyle dosłownie.
Dobra, jak rozładuję 7 tych palet, jadę, już wiem, że będę od razu jechał ładować. Jeden załaduneczek i będzie szukany drugi od razu gdzieś do ładunek. Też jakieś tam palety. Metr 20. Metr 20 na metr 20. Dwie chyba palety, bo to właśnie. Nie wiem, mniejsza o to. Oczywiście to, co wiozę, to na paletach kartony, nie? Pozwijane streczem, więc tego się spinać nawet nie ma co. Zobaczcie, co tutaj.